Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Death Stranding. Poza nagraniem, widzicie, zdobyłem sobie dwie nowe rzeczy. Takie drabinki chiralne, mam je tutaj przyklejone teraz do siebie. To jest nagrane z jakiegoś porzuconego ładunku, ale postanowiłem zachować dla siebie, no bo aż szkoda nie wykorzystać. Okej, lajki poszły mocno do góry. No już się nie przejmuj. Uwaga, co jeszcze zrobiłem? Odbudowałem sobie cały tutaj kawałek drogi praktycznie do węzła południowego. No i też laboratorium mamy odkryłem tak przypadkowo. I tutaj jako niejakąś cosplayerkę. I też tutaj nie dokończyłem, ale zostało tutaj praktycznie tylko 200 metali, więc myślę, że jak odblokuję sobie węzeł południowy, no to na spokojnie od razu będziemy mogli to z węzła te 200 metali zabrać i tutaj wpakować. Tak więc, dobrze, ja póki co... A właśnie, jeszcze a propos, zanim aktywuję terminal, dla was dwie wizje Eudeka, które się pojawiły, kiedy właśnie poza nagraniem sobie chodziłem. Trafiło mi się coś wyjątkowego. Petardmansze Grand Cri. Dam ci spróbować, jak urośniesz. Toast. Za Lisę. Za ciebie. Dobra, jesteśmy już po, tak więc odpalamy standardowe zlecenia. Jeszcze bota możemy jednego wysłać. Zostałem wcześniej nagrani, że się bot ogarnął. Boli mi naprawdę fakt, że te boty po pierwsze są takie słabe, a po drugie, no że strasznie, ale strasznie są nieprzydatne, jeśli mam być szczery. Dobra, to teraz pomijamy. Ale warto czasami żeby je użyć, żeby co jest z tymi materiałami, halo? Okay, chyba jakiś glitch miał miejsce.
Okej, może się to ustawi później, nie wiem. Dobra. Never mind. Dobra, zlecenia dla mnie. Stare komponenty do śmieciarza i tablet do reżysera. No, są w podobnej odległości, ale śmieciarz ma czasówkę, więc nim się zajmiemy najpierw. Dobra, let's go. Jeszcze nie ma opcji na pilne, czy na premium dotarcie, ale... To tam. Mało znaczące. Dobra, jeden worek z krwią bym sobie skrafcił. Aha, tak, bo jeden już jest do mnie przyklejony. Dobra. Chcę mieć dwa worki. Ładunki nie potrzebuję. Assemblera nie mam jednego. No to jeden sobie poziom drugiego mogę zrobić. Jeden poziom pierwszego. Drabiny mam dwie, więc wystarczy. Zaczep, no nie wiem, czy będzie potrzebny, ale jeden możemy sobie zrobić. Spray naprawczy, no raczej nie będzie mi potrzebny. Budki, no mam poziom drugiego, więc spoko. Egzoszkielet na sobie też mam, wyrzutnie bolasów mam. Hematogranaty... no mam chyba robione na zamówienie, więc mogę sobie to odpuścić. Areo bagażnik mam poziomu drugiego i odwróconą... trajkę mam tam zaparkowaną, więc dobra. Będzie tyle. Okej. Okej, tablet. Dobra, na motor. Stare komponenty. Też na motor. Okej. I te zaczepy i tak dalej też. Spoko. Chociaż nie, czekaj, nie. Te akurat to niech jadą ze mną na plerach, bo to akurat wolę mieć przy sobie. Więc okej, wyruszamy. Zlecenie przydzielone. Aktualne dane przesyłki. Limit czasowy. Let's go. Sam, tu Fragile. Choć teraz nazywa się śmieciarzem, twój klient pracował w łączności jako mechanik. Naprawiał wszystko, od terminali bezprzewodowych do integralnych części sieci miejskiej. Był dobrym człowiekiem, miłym w obyciu. Ale zmienił się po ataku przy węźle południowym. Nie winię go. Daliśmy mu wiele powodów do nieufności. Dobra. Warto... Oh, come on! Nie no, nie gadać, że to jest wiele takich dziur, na serio? Kolejny most, bo... Cztery, tu już nikt nie mógł postawić mostu. Dobra, postawię go sam. Tylko nadzieję, że... będę mógł w sumie. Wystarczy poziom pierwszy. Skrzynka, most. Brak dostępu do sieci. Jak brak? Przecież jestem na terenie sieci. Dobra. Brak dostępu. Aha, czyli to też musi być po drugiej stronie sieć, żeby to się dało tak zrobić. Ja pitole. Dobra, mogę tam przejechać? Mogę. Dobra. O, a może tam spróbuję to odbudować? A nie, bo tu nie ma sieci. Kurde. Ja tam chcę przejechać z tym trajką, bo szkoda kurde biec z buta. Mogę jak się mogę przejechać. Dobra, tyk. Dobra, tutaj bym dał radę? No niby tak. Dobra, spróbujmy. Jak brak dostępu do sieci? Przecież stoję w niej. Aha, zajebiście. Jak na złość. No, właśnie. Drogi, albo cię przejadę. Przeskoczę? No, partego chyba tak. Skacja! Dobra. Zwijamy się stąd. Czy
Oczywiście, jak nie wynurzeni, to muły normalnie. Jak na pirujską złość. Dziura, nie, nie spadaj do dziury, błagam cię, typie! Nie! Wspinaj się, Jezu, błagam cię, wspinaj się! Dobra. Okej, trudno. Muszę zabrać te paczki. I się jednak będę musiał z puta przejść. No nie! Co jest te jaja robicie? Gdzie mi to zrzucił? Już, halo, bolasy i to w ruch. Zbudowałem. Nie. Jeszcze raz. Dobra. Dlaczego wspinaczko? Super, i co mi po nich? Balans! To mi nie pykło jest. Morda w kubę. Co, wybierasz się gdzieś, cwaniaku? No jeszcze tutaj jest jeden w tym. No, wyłaź stamtąd! Boże, co za goście. Dobra. Byłem w stanie zgarnąć tę paczkę. Gleba. Też. Knockout. Ładnie, od razu knockout dzięki sznurom. Też gleba. Drabinkę mogę wziąć akurat, przyda się. Z łaski swoje wreszcie wylazłeś. No! Kurde, sam, bez przesady. Dobra, wszyscy czy jeszcze ktoś został? Nie, ktoś został jeszcze w obozie, no ale trudno. Ej, kolejna miejscówka, przydałby się jakieś mosty. Ale że mostów nie mam, no to poproszę drabinkę, tylko... Nie chiralną na zamówienie, tylko... No, nie chiralną mówię. Tylko tą zwykłą, żeby mi to już zeszło. Dobra. Cyk. Bo tam idę do niego, nie? No, tak mniej więcej. Okej. Przechodzimy i on jest gdzieś w tym miejscu chyba? Ja już mogę kompasu użyć, ja tak będę latał, idiota. O, tutaj? Tak, dobra. No to biegusiem. No by tylko chciał się przyłączyć do sieci, bo musiałbym sobie generator albo zbudować, albo z takiego skorzystać. Który będzie akurat gdzieś obok. No, ale niestety widzę, że wynurzeni też gdzieś się tam znajdują. No, balans. I właśnie, a propos ładunku, jak to wygląda z tymi zniszczeniami. 13% uszkodzeń, a tutaj 5%. Dobra. Niestety. Na czas nie zdążyłem sobie tego ogarnąć. Przez tego mam na myśli oczywiście równowagi, żeby ją sobie złapać powrotem. No, stój. Dobra, tu jest teraz tromo. Więc tak trochę... What? Co? Jezioro kraterowe? Co to są za paczki? Chyba gdzieś od niego. Mi się wydaje. Okej, ostrożnie.
na północ od węzła południowego. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Identyfikator Jedi Express zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do... Dobra, od razu dostarcz zamówiony ładunek. Dobra, to można pominąć. Dobry? Chyba nie do niej mieliśmy przyjść. Tam jakiś gościu był. Nie ma jej od dawna. Mojej małej. Wszystko przez tych terrorystów. I ich koleżków z Fragile Express. Nie mówiąc już o tych dupkach z Bridges, którzy wsadzili kij w mrowisko. Mniejsza z tym. Pokaż towary. Wyrobiłeś się. I tak powinno być. To twój obowiązek. Okej. Okay. Czyli jak rozumiem, ona pewnie zginęła, tak? I dlatego on jest taki cięty ogólnie na Bridges i Fragile. Moim skromnym zdaniem, wy, kurierzy, nie różnicie się od terrorystów. I nic, co powiesz, tego nie zmieni. Zabieraj Cupida i wypierdalaj. Okej, okay, na to trochę nie... liczyłem, że to się nie stanie, no ale trudno. W porządku. Coś mi mówi, że jeśli chcemy go sobie zjednać, musimy odkryć, co się stało z tamtą kobietą z hologramu. On myśli, że zginęła podczas ataku. Ale przejrzeliśmy rejestry węzła południowego i nie znaleźliśmy aktu zgonu takiej kobiety. W związku z czym poprosiłem o pomoc Fragile. Hej, Sam. Przeglądałam swoją starą bazę klientów w poszukiwaniu tej tajemniczej kobiety. I wyobraź sobie, że coś znalazłam. Podobną twarz i głos. Ona się nawet nie wezwała słowem. Śmieciarz niepotrzebnie rozpacza, ale raczej nie uwierzy nam na słowo. Czekaj, wystawił kolejne zlecenie. Pewnie próbuje nas rozdrażnić. Zajrzyj do terminala dostaw i sprawdź, czego chce. Dobra robota. Rozumiem wygląd, ale głos? Ona się nawet słowem nie odezwała. Odbiór starych komponentów. O, od wynurzonych. Taki cwany. Dobra, do tego wrócę za chwilę. No najpierw muszę zająć się tym jeszcze tabletem dla reżysera. Dobra, dla reżysera. Idę w którą stronę? Tutaj. Dostępne triki netrunnerskie? What? Co? Jakie triki netrunnerskie? Ej, to mnie teraz ciekawi trochę. Użycie broni dozwolone. Okej, powoli na dół, powoli na dół. Okej. Okay. No, w takim miejscu przydałby się pojazd, ale jak na złość go oczywiście nie mam. No, muszę sobie zgadzać, że tych kilka tych kryptobiotów, no bo niestety walcząc poza nagraniem z wynurzone mi się dosłownie ze wszystkich, kurde, wypstrykałem. Miałem 11 i chyba na raz je wszystkie sam szamał, żeby odzyskać krew, bo się dorobiłem anemii. Bo nie miałem worka z krwią i używałem własny. O, temporal. Mam nadzieję, że to, że jest temporalnie, oznacza, że będzie też, że będą też wynurzeni. Dobra, to mogę zgarnąć, jak mam bo i tak idę do tego gościa, więc mam to dosłownie po drodze. Jak patrzę, to kurde, gość się w takim miejscu ustawił, że tutaj dojazd pojazdem to byłoby jakaś masakra. Okej, okay, nie stamtąd, nawet idę jeszcze dosłownie do tego typa, do którego miałem iść.
Już tyle dobrego. Okej, na szczęście nie zużywa się jakoś mega ten kombinezon. Z tego co widzę. Wróć kombinezon ten egzoszkielet. Zaczynam aż tak co martwić o baterię. Choć nie powiem, nie pogardziłbym jakimś generatorem, tak po prostu. Cyk. No i dobra, mamy naszego reżysera. Mam nadzieję, że z tym tabletem nie będzie miał żadnych problemów. Ale jak pękła szybka, to nie moja wina. Win pań muły. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. To ode mnie wypierdoliły na ziemię. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Identyfikator Fragile Express z Gowin. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do wpływu jazdy. Ładunek z Gowin. Okej. Wystarczamy. To pomijamy. No i gadu gadu. Co my tu mamy? Dostawa? Dla mnie? Nie, dla mnie. Sam sobie ją przywiozłem. No człowieku. Co to za pytanie? Więc tak wygląda twój profesjonalizm. No trudno. Kurde, czyli jednak miał problem. O te zniszczenia. Ej, ale co? Ale jest mniejszy niż 50%, no to co, kaman? Wiesz, w sumie dobra. Rozumiem, że to tablet, więc wiadomo, coś tam mogło się nieco uszkodzić. Ach, ta niesławna sieć chiralna. Mogę się do niej podłączyć, ale tak na próbę. I bez członkostwa w UCA. Czyli możesz mnie podłączyć, tak? Dobra, śmiało. Okej, ale jest w sieci, to najważniejsze. Potem się podreperuje z nim gwiazdeczki i do samego UCA też dołączy. Jeszcze pomyślę. Mam coś dla ciebie. Tak, w dowód uznania. Weź. Nalegam. Jezu, jak mu gusiło brudy, ludu musiał zapuszczać. O, kolejne okularki. Dzięki. Okularki, których nigdy nie użyję. Do zobaczenia, Sam. Dzięki. Okej, mogę też stąd przyjąć to drugie zlecenie? Nie, no ej, no jaja se robicie? Dobra, co my tu mamy? Do rzemieślnika, to do jeziornego. Czas, limit dostawy godzina. O, leków sporo, bo do węzła. Dobra, to kiedy indziej. Odebrać materiałów nie chcę. Przetwarzać w sumie nie mam czego, więc dobra. Zostawiamy go w takim razie tutaj. Tylko tak. Chcę sobie bolasy przenieść z plecków na zaczep, żeby mi nie zajmowały tyle miejsca. Użycie broni dozwolone. No i co? I teraz muszę iść z powrotem do naszego kolegi. Naszego kolegi śmieciarza / mechanika. Żeby przyjąć od niego zlecenie. Szkoda, że nie zrobiłem tego od razu, bo już bym mógł iść od razu do tamtego miejsca. Przecież kurde, może teraz to już jest dla mnie tak mało istotne, że nie pamiętam, czy tam była czasówka, czy nie. Dobra, to już kryjówkę postawił, to jest spoko. Że w takim miejscu coś do rzemieślnika? No ludzie! Kto w takim miejscu coś zgubił? Weź się garść. Znaczy, bardziej chodzi mi o to, że kto w takim miejscu zgubił paczkę do osoby tak bardzo oddalonej od tego miejsca, nie? O to mi chodzi. No
Gościu ma już, widzę, mniejszy level legendy, który postawił to niż ja. Bo ja już mam 26, a on ma tylko 19. Przysła wiadomość, nasz kolega. Nasz długobrody brodacz. Długobrody brodacz! Wow, no takiej zbitki słów to chyba jeszcze nigdy nie użyłem. Która jednocześnie jest intrygująca i debilna zarazem. Ale na szczęście powrót do tego gościa jest szybki. Jest, ale to niego dojeżdżanie pojazdu to musi być jakaś katorga. Chyba samymi tymi dolinami trzeba by iść. O, odpady chiralne. Ten ładunek został skażony chiralium, jest przeznaczony do wywózki. Doskonale nada się do tego dno jeziora kraterowego. Podnieś i zabierz go do najbliższego jeziora. Okej, okay. Gdzie jest takowy? A, chyba tutaj. Coś mi się wydaje. W sumie i tak mam iść tutaj, chyba że paczkę odebrać, więc mogę to zabrać tak przy okazji. A najpierw przyjmijmy te paczki. Znaczy paczki, już zlecenie. Mamy odebrać komponenty. Stąd, no właśnie. Czyli stąd zabieram i do niego muszę wrócić. Okej. Okay. Czy to ma czasówkę, czy nie? Zlecenie przyjęło. Nie, nie ma. No, to ty bardziej żałujesz, tego nie przyjąłem. Jeszcze za mało ci wyjdzie. Dobra, sumie moment. Jakie to są paczki w ogóle? Duże? Małe? Pikselka też. Dobra, to zrobimy inaczej. To... zrobimy tak. Nie to. Tutaj, gdzie jest bagażnik? Na drugiej stronie chyba. Tak. Upuść. Przymocuj. I teraz poproszę o menu ładunku. I teraz tak. To... i wszystkie te porzucone ładunki na bagażnik. Okej, wszystko zgarnięte. Zajebiście. Dobra, teraz muszę iść w którą stronę? W tą. Dobra, no to go. Jeszcze sobie zobaczę, gdzie jest ten... ten. To jest to jezioro, rozumiem, czyli... gdzieś tak w tym miejscu, z tego sobie znacznik, no i tam będziemy sobie teraz wędrowali. Użycie broni dozwolone. Kurde, powiem wam, że przydałby mi się teraz egzoszkielet, który by jednocześnie buffował mi i nośność, ale też i moją możliwość biegania, nie? Bo to byłoby naprawdę zajebiste. Rozumiem potem, że ten egzosuit ma autoładowarkę, skoro kiedy ja na przykład z nim biegam nie po sieci elektrycznej, czy nawet nie po drodze, po której głównie powinienem biegać, to on po prostu się rozładowuje momentalnie, mimo iż to ma trzeci poziom. Chociaż w sumie to momentalnie, no minęło ile? Pół godziny ja na wzmocnieniu, z tym ciągle latam i dopiero połowa zeszła. No patrz, ale widzicie jak to szybko idzie, nie? Kiedy ja biegam z tym. O kurde, ile krytobiotów jest! Dawaj, zbieraj! No i poleciałem, kurde. Ale takiego zebrania krytobiotów w cudzysłowie jeszcze nie miałem. Idziemy w tą stronę do jeziora. Tam, żeby odebrać paczkę. Czy tam paczki, właściwie. Ale są tu wynurzeni, niestety. A ja z wynurzonymi mam taki problem, że... O Jezus, ja nie mam hematogranatów w ogóle przy sobie. Ja nie... kurwa, nie wierzę. Jak ja mogłem zapomnieć o tych granatach? Myślałem, że mam je przy sobie, ale zapomniałem, że granaty na zamówienie, które mam, to zaskładałem sobie w jakimś tym, w jakiejś prywatnej szafce, bo mi zawadzały. Kurde mać, nawet ze zwykłych nie zrobiłem.
że nie będę teraz się cofał do tego typa specjalnie po to. Okej, okay, powoli wchodzimy na teren wymurzonych. I o wilku mowa, co? Mamy to jeziorko. Przestnikujmy w takim razie. Mamy do śmieciarza numer 1 komponentów. Dobra, zakładam, że ja muszę wrzucić tam te paczki. Tak jest. Dalej rzuca prawą ręką. Spoko. Dobra, czyli tak. A dobra, dobrze. Dobrze zauważyłem, że jest tu wynurzone, ale dobra. To wszystko rozładować. Teraz tak, bagażnik proszę odpiąć i na bagażnik na plery, a nie te skażone Hiralium. Ten porzucony skażony Hiralium. Dobra, ale jak już mam, to od razu do ręki wezmę. Zatwierdź. Dobra. No, nie no, to. Aha, czekaj, że ciśnij pewnie pójść, tak? Dokładnie. No okej, no tam powoli tonie, więc może być. Okej. I tak po kolei. No, lajków za to oczywiście niewiele, ale... bynajmniej wyrzucamy śmieci, co nie? Tu. Okej. Jolo. Jeszcze dwie paczki mi tylko zostały. No i dobra. Teraz to niech się tylko topi. No my jedziemy. Szukać sobie tych komponentów. Przy okazji mogę pozbierać jakieś kryształy chiralne, jak będę w tym. Okej, czyli będzie 6 paczek łącznie. Może uda się je wszystkie zgarnąć. Okej. No, gdzie on jest? Nie, bo chyba tak szybko go zlokalizowałem. Jak się z nim minąłem, tak. Czy wróć, tak szybko go zlokalizowałem, drugim szybko się z nim minąłem. Bo zrobił zlecenie, spoko, nie tutaj, tylko tutaj, dupnijmy sobie monsterka. Żeby zregenerować kondychę. Okej, okay, na prawo mamy jakiegoś wynurzonego. A przed nami już jest większość paczek od niego. Spoko. Teraz na lewo. Ej, ucieczka to żaden wstyd. Ciężka żaden wstyd, ale wiesz, paczki trzeba zgarnąć, nie? No, byle, spokojnie, po cichutku. No a potem jak się uda, to szybko dzidować, chcąc spieprzać. To w te pędy. Dobra, po lewej. Też mamy kryształy, to szkoda nie wziąć. Cyk. Jeden. Zajebiście. Dobra. Pierwsza paczka. Mimo 60 kilo, ale myślę, że uda mi się zebrać wszystkie na spokojnie. Okay.
wstydzisz. No. Ale lód? Czy proszę, lód. Skręcimy lód teraz, nie wiem. A nie, na przecież, no to przecież wyczytałem imię tego udeka na Wikipedii. Czytałem na fandomie, nie wiem, o co chodzi. Się Luwa się nazywa. Tylko jeszcze gra tego nam nie powiedziała. No, weźmiesz to, czy nie? Dobra. Natale podziękuję póki co. Okej. Tutaj mamy najbliższą baczkę. Powiem wam, że póki co idzie naprawdę zajebiście. Bo jeszcze mnie żaden nawet wynurzony nie próbował, wiecie, tak podejść do mnie na szybko. Podejść do mnie, nie? Tu się na chwilę z jednym minąłem. Ale to nic. Okej, tu jest po 10. Tam za 30, okej. Okay. Pytanie, skąd te pokomaty się w ogóle wzięły, co? Bo same to raczej nie przywędrowały. Ruiny węzła południowego. Okej. Okay. Czyli jesteśmy teraz gdzie? Nie to. Dobra, bo tu jest południowe, rozumiem, odbudowane, a tu był wcześniej, albo tu była jakaś większa jego część, tylko pewnie była albo atomówka, albo rozpróżnia, jedno z dwóch. Przecież nie, prędzej ta bomba wybuchła, bo jakby tutaj poszła rozpróżnia, to by był jeden wielki krater. Nic by z tego miasta nie zostało tak naprawdę. No, specjalne stopy, to aż kusi, żeby wziąć, ale... Dziękuję. W górę. No, wespij się sam, wespij się. Dobrze. I ostatnia paczka. Dobra, teraz tylko stąd wyjść i wydupcać całkowicie. O, nośnik danych! Boże, właśnie miałem te nośniki wam też, kurde, wszystkie dać. Kurde, zapomniałem o tym. Znowu. W przeciwnym odcinku też jakieś zgarnąłem, tylko oczywiście ich nie wrzuciłem w sieć. Znaczy tam nie podzieliłem się z ludzi. Okej, okay. Skoro już znalazłem kolejny, no to... Elo! Co to jest? Coś do Scymeteo. No to wyjebongo w to mam. Wynurzony, gdzieś po prawej. Dobra, teraz gdzie ja muszę iść? Bo teraz idę w totalnie złym kierunku. Czyli muszę... O 360 stopni zawrócić. Dobra. Co ty nie powiesz? Okej. Dobra. To nie. Rajka uszkodzona. A, to tam. Trudno. Zrobię sobie nowo. Dobra. Za przeproszeniem, kurewsko blisko. Ale na szczęście mnie nie wykrył. Bo gdyby wykrył, to bym miał przejebane. W ogóle, jeden mnie wykrył poza nagraniem i mnie tak zaciągnął. Tak, w sensie, wynurzony stał się tą taką wielką bestią, jaką stał się, jaką przyzwał Higgs. Tylko to nie był taki a la Kraken, tylko jakiś taki kot. Nie powiem, to było trochę... dziwne. Ale chyba jakiś taki foreshadowing kolejnego bossa mi się wydaje. A propos. Bierzemy kryształy i zmieszamy. No nie, out, strząsaj. Bo to jeszcze nic. Jak mnie usidlą na dłużej, to będzie walka. A tego chcę. Balans. Dobra, trudno, strząsaj. Zaraz o to wrócimy.
Strząsaj, 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 strząsaj i wychodź stąd. Wstrzymajmy oddech, może to jakoś pomoże szybciej się go pozbyć. Też trochę wątpię. Okej, odpuścił sobie. Trzeba znać ciężarówkę, ale nie moja, więc na wyjebane. Dobra, zabieramy to jeszcze raz. No, dobra, to się nie pojawiło do końca. Dobra, dupnijmy sobie jeszcze monsterka. Dobra. Jak to wygląda ze zdrowiem? Okej, dobra, worek mam przecież podpięty, no to jak zdrowie spadnie, no to po prostu z worka to przejdzie. Dobra, gdzie jest gościu? Tutaj. Całe pół kilometra. Okej. Dobra, jolo, dzida. Póki co nic się tak nie wykrywa. I od Radek też pokazuje, że jest gdzieś tam głęboko za mną. Głęboko w cudzysłowie oczywiście. I pięknie, wychodzimy. Jeszcze trzy lajki od Eudeka. Chyba dlatego, że przeszliśmy to, ale nie wdaliśmy się w ogóle w walkę z wynurzonymi. No dobra, dla mnie bueno. Teraz tylko dojść do typa. No tak idziemy, to zobaczmy a propos też te pocztę. Zobaczmy, od śmieciarza. Sami Bridges, mam dla ciebie robotę, jeśli jesteś zainteresowany. W pobliżu mojego schronu pojawiła się sterta śmieci, której trzeba się pozbyć. Problem w tym, że część wspomnianych odpadów może być skażona chiralium, co oznacza, że można je bezpiecznie wyrzucić tylko do jeziora kraterowego na południu. Dla pracownika Bridges powinna być łatwizna, ale oczywiście nie musisz przyjmować tego zlecenia. Jeśli jednak zgodzisz się mi pomóc, myślę, że bardziej przychylnie spojrzę na ciebie i na takich jak ty. No zajebiście. I to jest to, co zrobiłem w sumie. Te o kinach. Okej. I Frank. Korzysta z kieszeni użytkowych bardzo ułatwiają noszenie dodatkowego worka z krwią albo dwóch. A nikt nie wie lepiej od ciebie, jak bardzo wynurzeni ich nienawidzą. Słuchaj, jeśli masz przy sobie worek z juchą, gorąco polecam, żebyś przełożył go do kieszeni. Spróbuj go, no bo co masz do stracenia? Kieszeń użytkowa, ale w sensie to jest ta kieszeń to z boku, ten znaczek na narzędzie? Czy to jest jakaś osobna kategoria? Czekaj, jeszcze muszę zobaczyć. Na plecach, przymocowane do kombinezonu, do zaczepu na narzędzia, wieszak na buty. No nie, dobra, worek z krwią bym chciał zobaczyć. Okej, cyk. O to chodzi! Ej, dobra, dawaj, do worka w takim razie, do kieszeni w takim razie. I ten drugi worek bym sobie teraz tam też przetegował. A nie, czekaj, to jest ten sam, worek z krwią. Jeszcze drugi mam, chyba. O, albo i nie. Nie widzę, ale miałem dwa pokazane, to co chodzi. Okej. Okay. I to jest dalej podobnie podpięte, tak? Tak. Ej, zajebiście, dobra. Ej, nie wiedziałem o tej opcji w ogóle. Patrzcie, tyle kurde życia w niewiedzy. No, spokojnie, nie, tylko się z tym nie wydupczyć, nie? O, aż szkoda by było. Dobrze idę? Się aż zataczałem chyba przez jakiś czas, nie? Ale... Dobra, no idę w dobre miejsce, to najważniejsze. W sumie, dobra, jeszcze zanim to może ustawmy ten ładunek lepiej. W sumie tak naprawdę mógłbym to wszystko na ten bagażnik wrzucić i tak to ciągnąć, ale... To jeszcze nie wymaga ode mnie tego bagażnika, więc to sobie mogę spokojnie odpuścić. A teraz w prawo. No już tylko do naszego ziomeczka, który jest tu przed nami, co nie? Dobra. No
Ej, co jest, że mi ta kamera odjechała w lewo? Dobre pytanie. Czekaj, czy znalazł na nie odpowiedź. No dobra, to już tego prosta droga. No to jolo, odpalamy, kurde, doładowani i zapieprzamy. Dobra, jeśli nie dołączę do UCA, to mam chociaż szczerą nadzieję, że bynajmniej chłop da się przekonać, żeby podłączyć się do sieci, bo chce zbudować tu generator. Jeśli nie ma, jeśli jest, to chcę takie wykorzystać, żeby się podładować. Siema. Zamawiałeś komponenty? Dostarczam ładunek. Okej, znowu ten hologram. Ja coś zrobić teraz, czy co? Bo jakby nie wiem. Czy to jest po prostu jakiś wyjątkowo długi hologram? Okej, chyba to drugie. Mordę! Naprawdę udało ci się to zdobyć? Masz jaja. To się nazywa zdobycz. Jesteś o niebo lepszy od tych matołów z Fragile Express. Niech zgadnę. Wielki dostawca, tak? Wiedziałem. To bądź tak miły, wepnij się do sieci chiralnej, co? Dobra, pomijamy. Okej. Wiesz, te ruiny, w których byłeś, nie byłyby ruinami, gdyby Fragile nas nie udupiła. I Bridges. Ta cała gadka o odbudowaniu kraju tylko podburza lód. Gdyby nie wy, moja mała nadal by żyła. Była tam, kiedy próbowali wziąć węzeł południowy. Ona nie żyje. Przez was. Dalej nie chcę się wpiąć, niestety. Myli się. Jest w schronie na południowy wschód od ruin. Mogę spróbować? Skoro i tak nie wychodzi, nie ma znaczenia, na kogo będzie krzyczał. I poczuje się lepiej, jak wyżyje się na mnie. Okej. Okay. Hej, Bridges. Fragile mówi, że ona żyje. I ja mam w to uwierzyć? Po tym wszystkim? Zapomnij. Potrzebuję dowodu. Jest tylko jeden sposób. Zaniesiesz coś kobiecie, którą znalazłeś. Jeśli to przyjmie, przyprowadzisz ją do mnie. Weź też to. To szkielet, który zwiększa stabilność i mobilność. Zrobiłem go z części, które mi tu zalegały. Żeby było jasne, daję ci go tylko po to, żeby mieć 100% pewności, że dostarczysz tę przesyłkę. Jeśli ona wciąż żyje, kiedy zobaczy, co niesiesz, będzie chciała z tobą pójść. Ty pomożesz mnie, a ja tobie. Dobra, dostępne nowe sprzęty. Sam. Zamówienie złożone. Spójrz na terminal dostaw. Dobra, pytanie ode mnie. Czy to jest jego córka, czy to jest jego narzeczona? Bo dalej trochę nie skumałem, o co chodzi z tą laską. Bo mówi moja mała, ale to w sumie nie znaczy, że to jest jego córka. Więc trochę nie wiem, ale dobra, zakładam na razie, że to jest jego narzeczona. Dostawa klepsydry do chiralistki. Delikatny ładunek. No, kawałek stąd. Dobra. Bieremy to oczywiście. Śmieciarz twierdzi, że klepsydra chiralna jest niezwykle delikatna. Ładunek tego rodzaju najlepiej nieść w rękach. Ta, na...
O, aha, okej, okay, nie. Muszę to nieść w ręce. Zajebiście. Dobra, klepsydra chiralna. Delikatny przedmiot przechowywany w specjalnym pojemniku. Sama klepsydra została wykonana z wyjątkowo kruchego szkła. Okej, okay, dobra, nieść w ręce. Zobacz, co przygotował dla nas śmieciarz. Sam w tym egzoszkielecie będziesz szybki jak wiatr. Wspomaga ruchy mięśni, przez co zwiększa szybkość ruchu. Możesz nawet ręcznie jeszcze bardziej podkręcić jego moc. Tylko pamiętaj, że będzie wtedy strasznie żarł energię. I pomyśleć, że kość zglecił go ze złomu. Takiego talentu nie wolno marnować. Egzoszkielet szybkościowy. Okej, okay, ty, to bym sobie aż założył, kurde. Załóż szkielet. Wzmacniający zajmuje mi miejsca tyle, co nic tak naprawdę. O, a wypadałoby go jeszcze w ogóle naprawić. Bo wymienić. Biorąc pod uwagę, jakim jest stanie. Nie wiem, czy da się naprawiać te rzeczy. Wiadomo, jak nasz szkielet kiedyś się zniszczy, no to będzie bezużyteczny kompletnie. Dobra, dostać klepsydrę. No, tylko to oczywiście nie w tym odcinku, bo ten już ma prawie 50 minut. Dostaw przesyłkę. Okej. Okay. Czyli co? Idziemy stąd. Tutaj. Dobra, jak tu mogę przełączać te dostępności do sieci? O, prawym, dobra. Czyli jak do niej, jak ona się podłączy, to cały ten całe to będzie dostępne. Jak on się podłączy, całe to. I wtedy tutaj cała taka ładna, duża sieć będzie dostępna. Jakiś kolekcjoner jeszcze jest? Ciekawe. Kurde, nie widziałem tego typu tutaj wcześniej. Dobra. Ale też zakładam pewnie, że nie mogę od razu iść na przykład stąd od razu do węzła południowego, tylko pewnie jeszcze muszę tam na przykład cosplayerkę i kolekcjonera też muszę włączyć właśnie po to, żeby tu był taki ładna taka plamka była tej sieci i potem możemy od razu przyłączyć węzeł, bo będzie taki, takie wiecie, od razu dostępność będzie, nie? Taka duża. Tutaj ten gościu ciągle się nie chciał się przyłączyć, no ale w sumie nie ma to znaczenia, bo tam praktycznie nie ma po co chodzić. Tutaj takie zie... to jest droga, jak rozumiem. Zobaczmy, to płynie, czy płynie, leci gdzieś dotąd. Dobra, tu jest też takie duże dwa. Jestem ciekaw, co się tutaj będzie znajdowało, że są takie duże obszary tej sieci chiralnej. Tutaj dalej, okej, tutaj coś i tu idziemy tam gdzieś w cholerę na jeszcze na zachód. Czyli to jest coś jeszcze inszego tak naprawdę. Dobra. Okej, okay, no to będzie zabawy w kolejnym materiale, żeby dostać tę klepsydrę tak, żeby jej nie rozpierdolić po drodze. No cóż. Wyzwanie przyjęte. Jeśli nie będzie wynurzonych, no to na spokojnie powinno się udać. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Death Stranding, w którym... być może jeszcze bardziej jest progresywny sobie wątek fabularny. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!